Prosić troszkę światła, tutaj nie da się, bo niestety PESEL robi swoje. Serdecznie witam Państwa na corocznej imprezie bożonarodzeniowej, kulturalno-integracyjnej, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pabianicach. Impreza ta jest częściowo finansowana przez PEFROM za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, któremu serdecznie dziękujemy za całoroczną, bardzo owocną współpracę. Bardzo proszę teraz panią przewodniczącą naszego koła, Joannę Szumigaj, o powitanie gości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam władze miasta i powiatu. Witam bardzo serdecznie pana Grzegorza Mackiewicza, prezydenta miasta Pabianic. Pana Roberta Jakubowskiego, wicestarostę powiatu pabianickiego. Pana Floriana Wlaźlaka, przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego. Pana Antoniego Chodaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pana Krzysztofa Hille, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pana Piotra Duraj, radny Rady Miejskiej. Pana Jarosława Grabowskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracowników PCPR-u, panią Monikę Kowalską, panią Izabelę Buczek, panią Ewę Popielas i panią Milenę Milczarską. Witam serdecznie panią Krystynę Błoch z Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych i pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych. Witam panią Magdalenę Werstak, wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Witam dyrekcję drugiego liceum ogólnokształcącego, pana Krzysztofa Zajdę. Witamy dyrekcję powiatowej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Pabianicach, pana Macieja Ćwiklińskiego i Janinę Lewandowską. Witamy panią Anitę Dobrosz, panią Krysztynę Żupaniec i panią Henrykę Jach-Rutkowską. Witamy kierownictwo, kadrę i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Cichej 24. Witamy kierownictwo i kadrę podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Pabianicach. Witamy kierownictwo, kadry i podopiecznych Dziennego Adaptacyjnego Ośrodka w Pabianicach. Witamy nauczycieli i uczniów zespołów szkół nr 5 w Pabianicach. Witamy redaktor naczelną Nowego Życia Pabianic, panią Magdalenę Cieślar. Media, telewizję, promo i redakcję Nowego Życia Pabianic. Witamy członków, rodziny i przyjaciół naszego stowarzyszenia. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej, a ja mam szczególną przyjemność zaprosić Państwa na główną część naszej uroczystości, na przedstawienie pod tytułem Dziewczynka z opałkami. Jest ona oparta na powieści, na bajce Christiana Andersena. Serdecznie zapraszam.
jak ja lubię święta. Choć pamiętam, jak wiele lat temu, a wtedy byłam zupełnie małym dzieckiem, wydarzyło się coś innego, niezwykłego. Od tamtej chwili zawsze, gdy w wigilijny wieczór, gdy zobaczę pierwszą gwiazdkę, przypomina mi się tamta historia. Było bardzo zimno. Mróz był tak duży, że nie chciało mi się wychodzić z domu. A światełka na choince i zapach ciasta sprawiał, że w domu wydawało się być jeszcze cieplej. Ja, podobnie jak w tym roku, to takie moje wigilijne zadanie miałam wypatrywać przez okno pierwszej gwiazdki, bo to był znak, że można siadać do stołu. Wpatrywałam się w niebo, że aż mnie oczy bolały. Zobaczyłam wtedy ją. Była bardzo blada, cała drżała, zimna. Buty, a raczej jeden, miała z pewnością dużo starszy bracie. Ubrana była jak w płaszczyk, trochę dziurawy. W ręce bez rękawiczek z ledwością trzymała paczkę zapałek do sprzedania. Nie miałam pieniędzy, bo bym poszła od niej kupić. Nagle zobaczyłam, jak skulona raz po raz zapala zapałkę i wpatruje się w nią, jakby coś w niej widziała, jakby o czymś marzyła. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Proszę pani, może pani kupi zapałki? Zapałki? Śmieszne jesteś, dziecko! O tej porze powinnaś już być w domu! Jest strasznie zimno! Mamusia i tatuś na pewno pokoją się o ciebie! Może pan kupi zapałki? Zapałki? Nie są mi do niczego potrzebne. Moje dziecko, nie podwiń nas bawić się zapałkami. To bardzo niezastępne zajęcia na dziecinek. Idź, dziecko, o domu. Widziałaś ostatnio tą sukienkę? Na wystawie wisiała. Nic nie wiem. Taka różowa. Dziewczyny, może kupicie ode mnie zapałki? Co? Zapałki? Ale obciach! Karol! Przedaję zapałki. Może kupicie choć jedno pudełeczko? Zapałki? Też mi zapał. Idź, dziecko, do domu. Ubierz się. Jesteś cała zmarznięta. Idź do domu i idę szęta. Idzie szęta. Idzie szęta. Idzie szęta. Idzie szęta. Idzie szęta. Może pani, może pan. Czego robisz? A mnieś wyrobi? Dziecko, nie przeszkadza nam święta. Boże Narodzenie to święta dla żadnej rodziny. Chodźcie, a wiecie, że to żyć musimy. Kochani, nie przejmujcie się sierotami. Jak fajnie, że nie trzeba chodzić do szkoły. Gdzie idziesz, Marcin Wiesla? Też chcę mieć takie rękawiczki jak Marta. Koniec świata się zbliża. Boże Narodzenie, tuż, tuż. Czy ktoś kupi zapałki? Nie chcę.
Śnieg zaczął padać, prawda, że ładnie. Co to za święta bez śniegu? Latarnie się palą jak wojsko zapałek, stoją na baczność szeregu. Śliczny prezencik dla małej Joli. Antofa,
pałki? Nie mamy czasu. Nie mamy czasu na głupoty. Musimy jeszcze odwiedzić tyle domów z kolędą. Boże Narodzenie, czas radości. Nie zawracaj nam głowy. Nie zawracaj nam głowy. To ja się może do was przyłączę. Weźcie mnie ze sobą. Być tylko wszystkich odstraszyła. Pana też nie chcieli? Nie, moje drogie dziecko. Teraz moją ścieżką jest tylko ta ulica. Możemy zaaktywować koniec istnienia, pożegnać się bliskimi, ale najpierw musimy jest pożegnać się z muzyką. To ona sprawia, że słowo jest bezimne. Czym? Czym jest moja muzyka? Mądry po prostu nie był panem zamiast gwiazd. Pan Antoni, nasz skrzypek, grywał kiedyś na wielkich balach. Był mistrzem w muzykowaniu, kochał to, co robił, a muzyka była jego całym życiem. Kiedy był młody, miał naprawdę wielkie marzenia. Za młodu marzył o majątku i o sławie. I o tym, żeby kiedyś wielkim krzyżkiem być. Własny koncert w filharmonii dać w Warszawie. Muzykę kochał, jak pięknie umiał śnić. Lecz jak to zwykle bywa, chłopak zdolny był. Nie palił, nie pił, to wciąż muzu za morzem. Los mu nie sprzyjał, a talent tamten miał. Płynął, gdy na dancingu znowu grał. A gdy przestał grać, bo miał już tego dość, zagarnął coś go ścisło, by sami krzyknął gość. Zagraj, daj coś tego, gość, daj cicho. A jak to umiesz tak ze mną, gdy ci zaraz krzyki padli, wygrasz o wiele ładniej. Graj, dopóki w modzie tacy są. Zagraj, a toś tam go, przecież umiesz grać. Nie chcesz chyba o tej porze spać. Na zegarze że to tarano, a ty mnie masz zaspaną. Zagraj, a te kraje w sobie znać. A kiedy wreszcie na dancingu ruch zabierał, ze snu się budził powoli listy dzień. On brał pod pachę stary swój literał i szedł do domu jak człowiek, jak cień. I nieraz idąc za ciemnymi ulicami, marzenia senne widział ciągle jak w mgle. A mimo woli oczy zachodziły łzami i musiał stanąć, żeby ręką oprzeć cel. A za nim w krąg podążał jego podły los i kasi śmiechy kpił i krzyczał w głos. Zagraj on też tego, goście tańczyć chcą. Tak jak ty to umiesz, tak ze mną. Gdy cię za nas krzyknie padnie, wtedy grasz o wiele ładniej. Graj, dopóki w głowie tanga są. Zagraj nam to ślanko, przecież umiesz grać. Nie chcesz chyba o tej porze spać. Jutro będzie znów to samo. Spojrzał, splunął gdzieś pod gromą. Rozbił skrzypki, już nie będzie grać. Tak, zawsze trzeba mieć marzenia. Bal! Zapraszamy na wielki bal. Może pani skorzysta. Pan da się mi koniecznie przejść. I pan zapraszamy na wielki bal. Bal, chłopcze? Dzisiaj? A gdzie on się obędzie?
Daję ci ulotki. Wszystko jest napisane. Ojej, wielki bal! Muszę wszystkie ulice posprzątać. Tyle tu pracy. Jak tu ciepło i przytulnie. Tobie, czy za rogiem nie stoją aniołowie?
jaka szkoda, że to tylko moje marzenia. Dziś już nikt nie pamięta o tym, jak pięknie jest marzyć. O ile piękniejszy byłby świat, gdyby dorośli słuchali dziecięcych marzeń i je realizowali. Takie to w życiu wszystko jest krótne. Nie ma pracy, nie mogę zaplanować tego, co będzie jutro. Zostały tylko marzenia. Dziewczynko, zapał zapałkę. Nie ten smutny świat nie stanie się lepszy. Thank you.
pana. Pan tak pięknie gra. Może pan wie, gdzie jest rajski świat? Kiedyś sam próbowałem go znaleźć, ale w życiu, drogie dziecko, nic nie jest proste. Ja sam mam ciągle jeszcze wiele pytań. Dobram raju, aż się wspiąłem, żeby ujrzeć jeszcze rajski świat. Żebym gadać chcę z aniołem, to ci będą stróże spoza kraj. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim spożą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu my i o prawdę zapytałem. Rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakiś poziom go niepoczęte jeszcze dzieci. Ci placek ze świtkami, a ty, śliwki zawsze.
łzach szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe, i natrętne tak, jak, dlaczego, jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Ja deszczową dniem cię przyniosę cię, gdzie napada deszcz, pereł deszczu sznur, jeśli umrę, opuszczaj mnie, ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na brzegu ludziom złym. Z nich ułożę baśń o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno Thank you.
taki mróz na dworze, nie lepiej w niebie. Naprawdę? Mogę pójść spać, ale zaraz wrócę i musi pan kupić zapałkę. Nie pan opewnie kupi zapałki, zapalą się wszystkie na pewno. Niech pan kupi choć jedną zapałkę, a może całe pudełko. Niech pan ode mnie kupi zapałki, zapalą się wszystkie na pewno. Niech pan kupi choć jedną zapałkę, a może całe pudełko. Pozwolą państwo, że przedstawię aktorów występujących w dzisiejszym przedstawieniu. Elżbieta Kraszewska. Małgorzata Domańska i Mirosława Żakowska. Sylwia Szewczyk i Renata Kowalska. Marcin Szumiga i Milena Rabiega i Beata Grajczyk. Adam Bucha i Leszetna. Izabela Langos i Ewa Szucikowska. Izabela Stępień. Dominik Kozłowski, Andrzej Dobrosik. Katarzyna Pawłowska. Łukasz Robert. Zauważyliście, że owacja była na stojąco, jak w najlepszym teatrze. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy aktorom za przedstawienie, które zostało przygotowane. Scenariusz i reżyseria pani Anna Gora, nasz pedagog specjalny. Przygotowała pani Anita Mandat, terapeuta zajęciowy. Pomoc techniczna, męskie ramię, pan Dariusz Goral.
Żeligowski, przewodniczący Rady Miejskiej, dlatego witamy serdecznie i zapraszam. Dziękuję uprzejmie. Wspaniałe przedstawienie. Faktycznie spóźniłem się około 15 minut, bo dzisiaj jest duże nasilenie Wigilii w mieście, w różnych organizacjach. Coś wspaniałego, wspaniałe przedstawienie, wspaniała dekoracja, wspaniałe ubiory. Wszystkiego najlepszego wam życzę i na święta, i na nowy rok, i tutaj dla aktorów od miasta i od powiatu mały słodki upominek. Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Proszę, proszę. Całe, podzielicie się państwo. Ja chciałem wyrazić wam podziw za ten występ, bo kto chociaż raz miał okazję stanąć na scenie i mówić do publiczności, to wie, jaka przy tym występuje trema, jak trudno znaleźć słowa, jak trudno zapamiętać to, co jest do powiedzenia, to, co jest do zrobienia, jaki ruch wykonać. Byliście wspaniali, jak zawsze, jak każdego razu, kiedy tutaj jestem i oglądam wasze przedstawienia, są dopracowane w każdym calu. Każdy ruch, każde słowo, a wy jesteście po prostu wspaniałymi wykonawcami. Gratuluję wam, gratuluję tym, którzy was przygotowali i na święta niech wam Pan Bóg błogosławi. Dobrych, radosnych, spokojnych świąt. Proszę Pana, dobrego szczęścia. Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze i samych szczęśliwych dni dla potomnych. Przedstawiciele powiatu i miasta i urzędów musieli nas opuścić przed czasem, bo na następną Wigilię się spieszyli. I dlatego, że tak powiem, prosimy panią wicedyrektor szkoły muzycznej naszej, panią Annę Lewandowską. Bardzo dziękuję po raz kolejny. Ja dziękuję za taki wspaniały, piękny, radosny występ. Życzę dalszych sukcesów, wszystkiego najlepszego. Jesteście świetnymi aktorami, świetnymi wokalistami. Bardzo gratuluję naprawdę pięknego występu. Życzę zdrowia, radości, spokoju, odpoczynku, miłości. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za ten piękny występ. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z państwa jeszcze? Rozumiem, że już wszyscy składali życzenia. Pozwólcie, że ja jeszcze bardzo serdecznie w imieniu stowarzyszenia podziękuję Kadrze za przygotowanie, za opiekę, za cały wkład pracy, jaką dla stowarzyszenia wkładają, a szczególnie naszej pani kierowniczce, pani Ani Lewandowskiej. Nie wiem, czy schowała się tam gdzieś za kulisami, czy nam się pokaże, ukłoni. Ale dusza i serce wszystkich naszych przedsięwzięć. Całej także oczywiście dziękuję także.
Dziękuję również rodzicom, którzy pomagali. Panu Rabiedze, który nam wozi swoim samochodem wszystkie dekoracje i wszystkie stroje. Panu Wiesławowi Szewczykowi, który nas tu tak dzielnie kameruje i utrwala, żebyśmy mogli być na Facebooku obecni, a Facebook obsługuje pani Ela Guralczyk, której też dziękujemy, pani Basi Kozłowskiej, która hoduje, pieli, podlewa, a potem nam różne produkty podrzuca, żeby nam było smacznie, żebyśmy mogli smacznie jeść w ośrodku. Dziękuję naprawdę wszystkim. Jeżeli kogoś pominęliśmy w powitaniu bądź w podziękowaniu, serdecznie przepraszam, ale to wszystko trema i brak światła. Wszystkim teraz serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym aktorom. I Państwa serdecznie zapraszamy na poczęstunek taki skromny. Oczywiście wszystkie te produkty sami rodzice przygotowali i podopieczni. Dziękuję bardzo.